Mamy 15 pytań, 10 minut. Czasu jeszcze nie liczymy, póki nie otworzycie kopert. Więc teraz się proszę trochę wyciszyć, zobaczyć, na czym to polega. Pamiętajcie, że za każdą dobrą odpowiedź ma się 2 punkty. Jeśli nie wiecie, lepiej nie pisać nic, bo zobaczcie, za nieprawidłową odpowiedź przyznaje się -1. Więc dobrze przemyślcie, zanim napiszecie. Jeżeli uznacie, że chcielibyście poprawić i ta odpowiedź, którą podaliście, nie jest prawidłowa, musimy ją zaznaczyć. Ponieważ zakreślacie prawidłową odpowiedź poprzez zaznaczenie kółkiem, czyli ta odpowiedź, która jest dla Was prawidłowa, robicie kółeczko wokół literki. Jeżeli uznacie, żeście się pomylili, proszę to przekreślić i zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Starajcie się tego nie robić za dużo, bo już potem się robi takie zamieszanie, że już wolontariusze sprawdzając nie wiedzą, co mieliście na myśli. Dobrze? Tylko przekreślacie i zaznaczacie prawidłową odpowiedź. Ale spokojnie, 10 minut to jest naprawdę dużo czasu. Na pewno dużo rzeczy wiecie. Czy są pytania? Nie ma pytań. Największym bankowcem świata, pamiętacie co to było? Pamiętacie? Peso filipińskie. Najczęściej na banknotach pojawia się jaki wizerunek? Elżbiety II, oczywiście. Ile państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzi w skład strefy euro? Brawo, 19. Wirtualizacja produktu to przeniesienie produktu materialnego do internetu. Marketing mobilny to marketing realizowany z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, czyli na przykład to są urządzenia mobilne. Działania marketingowe polegające na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje na temat firmy lub produktu, to co? Marketing wirusowy. Napisaliście tak? Postępowanie równocześnie ekologiczne i ekonomiczne to znaczy szanować środowisko naturalne oraz podejmować przemyślane i rozsądne decyzje dotyczące ograniczonych zasobów. Tak napisaliście? A co to są zasoby naturalne? Woda, powietrze, ziemia i surowce. Tak napisaliście? Recykling. Co to jest? Powtórne wykorzystywanie odpadów. Kto tak napisał? No myślę, że wszyscy to wiedzą. Nieruchomość. To było bardzo ciekawe i tutaj jedno z trudniejszych zadań. Co to jest nieruchomość? Część powierzchni ziemskiej, budynek lub budowla, trwale związana z gruntem, część budynku lub budowli, jeśli stanowi odrębną własność. Tak napisaliście? To ci, co tak napisali, teraz mają duże szanse, żeby zostać zarządcą nieruchomości w przyszłości, bo bardzo były takie. Zarządca nieruchomości, aby podjąć swoje obowiązki, musi co zrobić? Założyć działalność gospodarczą i ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Gdyby mu się coś nie udało. Co to jest CV? Kto wie? O nie, podanie o pracy pisze się osobno. Jeżeli składamy do pracodawcy papiery, to piszemy CV, czyli opisuje wykształcenie, zdolności, umiejętności i doświadczenie przydatne w pracy, a oprócz tego piszemy podanie o pracę, proszę mnie przyjąć do pracy, bo bardzo chciałbym pracować na przykład na uczelni. Wszyscy, którzy chcą studiować, muszą mieć co?
zdaną maturę. Tymczasem tak jest. Jeśli cena tabletu w pierwszym tygodniu wzrosła 20%, a w drugim tygodniu spadła 20%, to jest niższe niż przed 2 tygodniami. Kasia ma 5 polskich banknotów, każdy o innym nominale. Ile ma pieniędzy? Kto wyliczył? 380 zł. Kto tak napisał? No to liczy się super. A teraz uwaga, mamy znowu dogrywkę. I teraz poprosimy, ponieważ jest bardzo mało czasu, dogrywkę będzie... O, jest pan profesor Gatnar. Bardzo serdecznie witamy pana profesora. Panie profesorze, chcielibyśmy, żeby pan... Kochani, to jest nasz profesor, ale niezwykły gość. Ponieważ pan profesor Gatnar jest naszym profesorem, tu się chwalimy, statystykiem, ale równocześnie był w Zarządzie Narodowego Banku Polskiego w poprzedniej kadencji, a teraz jest w Radzie Polityki Pieniężnej. I głosuje za różnymi ważnymi regulacjami, kiedyś wam pewnie o tym opowie, ale dzisiaj będzie jako nasz gość i nasz profesor równocześnie wręczał dla was nagrody i pilnował, jak uda wam się w dogrywce rozstrzygnąć, kto będzie miał pierwsze miejsce. Mamy takie wyniki. Jeśli chodzi o EUD, to 24 punkty na 30 i te osoby tutaj poprosimy. Kinga Żmuda, Jakub Stępień i Marta Ukleja. I to jest walka o drugie, trzecie i czwarte miejsce. Natomiast Mateusz Rymoniak nie musi walczyć, bo ma 25 punktów i może tu przyjść za chwilę jako laureat. Brawo dla Mateusza. Mamy rozstrzygnięte dogrywki, mamy zwycięzców. Pierwsze miejsce. Mateusz Rymoniak. Panie profesorze, proszę tutaj do laureatu. Drugie miejsce Kuba. Kinga ma trzecie i Marta ma czwarte. Gratuluję tym, którzy zwyciężyli, ale gratuluję wszystkim, którzy przychodzili tutaj wieczorami. Naprawdę podziwiam was, że chcecie wiedzy ekonomicznej, że chcecie się czegoś dowiedzieć, że czujecie, że to jest potrzebne w życiu. Bardzo wam gratuluję. Dziękuję wam za ten wysiłek, za ten trud, to na pewno się wam opłaci. To wam się opłaci. I zachęcamy oczywiście, żebyście z nami utrzymywali kontakt, bo mamy następne stopnie wtajemniczenia właśnie, jeśli chodzi o tą wiedzę ekonomiczną, a tak naprawdę na końcu będą po prostu studia na naszej uczelni. Wszystkich zapraszamy, wszystkiego dobrego. Gratuluję wszystkim. Kończę tym samym semestr zająć na naszym ekonomicznym uniwersytecie dziecięcym. Wszystkiego dobrego.